Ten ark zaczyna się dość nietypowo, ponieważ nie opiera się na konoszce, a na sunoga kurę, której to bohaterowie są tak naprawdę głównymi tej historii. Fajnie jest zobaczyć trochę inną perspektywę, ale nie uprzedzając faktów, zaczynajmy. Odcinek dość śmiesznie się zaczął. Kakashi sobie czyta erotyki, a psy za niego odwalają robotę. Podoba mi się, że Suna jest zgoła inna. Tutaj od razu na start Shinobi dostają najróżniejsze bronie, które mają do wyboru, aby nimi w przyszłości walczyć. Zresztą jest to duży plus, że po takim długim czasie w końcu pokazali coś innego niż Konohe, dzięki czemu poznajemy Sunę trochę bardziej i chociażby widać zupełnie inne podejścia. Konoha za wszelką cenę broniłaby Naruto, tymczasem Suna jest gotowa pozbyć się Gary, jeśli by zginął na misji. No i w końcu widać, że Shikamaru jeszcze bardziej dorósł, nawet po pościgu za Sasuke. Czuję większą odpowiedzialność. Minusów nie uświadczyłem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 7. Z dobrych rzeczy to Kankuro ciśnie gościa, że się z nim pobawi, że używa zabawek i w ogóle fajnie go lekceważy. Bardzo badasowe też było to, jak ten wielki kloc mówi, że Gara dalej nie pójdzie, ma z nim walczyć, bla bla bla, a ten mówi takie, no dobra, atakuj, po czym założył rękę na rękę i sobie czeka. Później dobrze wyglądało, jak Shikamaru uratował Temari. I ostatnim zabawnym momentem było to, jak miała być taka turbo fajna scenka, że każda grupa mówi kolejne części jednego zdania, po czym Naruto i Lee też tak zrobili, ale zaraz zatrzymała się inspirująca muzyka i chłopaki przebili czwartą ścianę, mówiąc, że w sumie to chyba nie pora na to, bo jeszcze nie są na miejscu. Minusów nie widziałem, niewiadomych też, a odcinek oceniłem na 8. Bardzo mi się podoba relacja Temari i Shikamaru, którzy non-stop się cisną. Fajne było też to, że pomimo, że przyszła pomoc, to w przypadku Kiby, Chojiego i Kankuro to nie działa zbyt dobrze na początku i tak naprawdę ciągle sobie przeszkadzają. Gara to totalny kot, bo jako jedyny w sumie poradził sobie prawie bez pomocy. Najpierw normalnie klepiąc grubasa sposobem, a później tworząc za pomocą piasku szpikulec i przebijając go na wylot. Ciekawe też było to, że Sakura pokazała się tutaj z dobrej strony do tego stopnia, że Ino czuje się bezużyteczna, bo się nie wzmacnia, co jest ogólnie prawdą. No i finalnie, choć widzimy drugi raz to samo, to podoba mi się, jak Kankuro sztyletuje oponentów w swojej marionetce. Minusów tutaj nie znalazłem, niewiadomych w sumie też. Odcinek także otrzymał ode mnie 8. Niestety tu kończą się dobre strony. Nie podoba mi się historia tych typków, niby są jakimiś ekspertami w tworzeniu narzędzi i broni. Wioska ogólnie trochę wiedziała, że robią dziwne rzeczy, trochę im na to pozwolili, nikomu nie powiedzieli, no słabe. Równie słaby jest wygląd tego Seimeia, przypomina mi jakiegoś dziwnego stwora z wieloma narzędziami połączonego z Otsutsuki, którzy nigdy mi się nie podobali. Zresztą gość też gada głupoty, jak to, że dzięki Shukaku będzie miał nieskończone źródło czakry, a niby skąd, skoro czakra ogoniastych jest skończona. No i w końcu nie wiem, czy to tłumaczenie, czy co, ale Naruto powiedział, że Gara jest jego najlepszym przyjacielem. Od kiedy? Nic nie wskazywało na to, żeby widzieli się od pogoni za Sasuke, gdzie mówił Emoboyowi, że on jest jego najlepszym przyjacielem. Niewiadomych nie zauważyłem, odcinek oceniłem na 3. Dobre było to, że Gara postanowił nie wykorzystywać siły Shukaku, by walczyć jedynie za pomocą swojej mocy, która była imponująca. Tak samo bardzo fajna jest ta jego włócznia. Później też dobrze ten nawala się z Rokiem, ale minusy też są. Na przykład flashbacki, które nie były potrzebne, czy to, że ten Seimei pojawił się tak naprawdę trochę znikąd, w zasadzie nic nie pokazał konkretnego, po czym zginął, no bardzo to słabe. Zakończenie odcinka, a także serii było dobre, ponieważ wszyscy byli tam zmotywowani, chcieli się wzmacniać, a więc jest to spoko przygotowanie do timeskipu. Daje to poczucie, że rzeczywiście będą trenować. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, natomiast odcinek oceniłem na 4. Średnia tego arku to 6. Początkowo był on nawet spoko, miał jakieś swoje momenty, nawet wykorzystano prawie wszystkich rówieśników Naruto, choć nie mieli oni za dużo tam do roboty. Przynajmniej ja nie odczuwałem jakoś ich wpływu na rozwój tej historii. O ile finałowy odcinek końcówkę miał dobrą, tak była ona przeplatana z kanonicznymi wydarzeniami, a więc nie wliczałem tej części do oceny odcinka. Tak samo jak nie robiłem tego w odwrotną stronę. Nie podobała mi się za to otoczka tych wszystkich antagonistów tego arku, gdzie mieli jakieś wymyślne miecze, zbroje i w ogóle, żeby później stworzyć jakiegoś turbo silnego gościa, który w sumie nic nie pokazał. Ale żeby nie zostawiać was z takim złym zakończeniem, dajcie suba, to wskoczymy w nową erę.